Siema, witam w kolejnym odcinku Dobre Wpierdalaj, Niedobre Spierdalaj. Dzisiaj odcinek plus 18, jubileuszowy, bo trzeci. Ale czemu powiecie, że to jest jubileuszowy, skoro jest trzeci? Nie wiem, bredzę. Ale dzisiaj spróbujemy też zielonego skurwysyna, czyli wracamy do korzeni zielonego pićka. Bo dzisiaj wpierdolimy sobie piwko Carlsberg. Więc jeśli macie mniej niż 18, to wyłączcie ten film, bo dzisiaj będzie grubo. Więc co, zaczynamy. Dobra, sprawdźmy, połąchajmy. Ale jebie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dzisiaj jeszcze pożygam po tym piwie. Dobra, to może najpierw zobaczmy, co tutaj mówią na etykietce, puszeczce. Tu jest 500 ml, czyli pół litra. Alkohol, 5% objętości. Czyli kurwa, ile to jest mililitrów? Czekajcie. 10? Kurwa, 5? Nie wiem. Coś między 5 a 10, tak mi się wydaje, że tu jest mililitrów alkoholu. Więc małe dziecko mogłoby zasnąć na zawsze. Chociaż chuj wie, bo są takie dzieciaki, co tam starzy piją i potem mają faza i są tacy powykrzywiani, ale żyją. Ale tutaj jest tak, cheers to Poland, czyli pozdrowienia dla Polski. A kto nam życzy? Kurwa, się chyba nie dowiemy z tej oto puszki, kto jest tutaj owym producentem, który przysyła nam tutaj pozdrowienia. Chyba, że znajdziemy tutaj w jakimś takim śmiesznym miejscu, może pod spodem jest. Spodem nic nie ma. Ale dobra. Chuja się dowiemy. Pisze, że Polska to zrobiła. Coś tam Warszawa tu pisze. Ale wątpię mi się. Wątpię, żeby tutaj Carlsberg był polskim piwkiem. Ale dobra. Sprawdźmy. Kurwa, smak tego Barabasza. Zapach, jak mówiłem. Jakby ktoś się zżygał, zjadł to i ponownie się wyżygał. Dlatego menele tylko piją Carlsberga. Tak słyszałem podobno. Jeszcze w puszkach to już w ogóle, ja jebie. Dobra,